Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku nr 1490. Jest to również druk w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1490 minął termin złożenia autopoprawek, a termin złożenia poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do prowadzącego obrady. Wola przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1490, typ jednego czytania. Referuje Pan Dyrektor Wacław Skubida. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały według druku 1490 w sprawie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała ta ma charakter uchwały intencyjnej i jest warunkiem koniecznym do wystąpienia z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki finansowe na wykonanie tego opracowania. Celem tego opracowania jest uzyskanie kompleksowego, strategicznego dokumentu związanego z gospodarką niskoemisyjną i zrównoważonym wykorzystaniem energii. Do tego projektu uchwały wpłynęła poprawka klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja od razu się ustosunkuję do tej poprawki. Mianowicie poprawka dotyczy wykreślenia z dokumentu w zakresie nazwy i dalszego treści dokumentu słowa i wdrożenia. Opinia prezydenta w stosunku do tej poprawki jest negatywna, albowiem konieczność użycia tego słowa zarówno w nazwie uchwały, jak i w treści uchwały związana jest z wymogiem formalnym wynikającym z załącznika nr 5 do regulaminu konkursu nr 2 POŚ na 2013 rok. To jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. To jest wzór karty, wykaz dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie i w punkcie pierwszym wykazu dokumentów pisze, że dokumentem koniecznym jest do aplikacji o środki jest uchwała Rady Gminy o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Podkreślam jeszcze raz, jest to wymóg formalny, aby taki zapis znalazł się w tekście, w tytule i w tekście uchwały. W związku z tym opinia pana prezydenta do tej poprawki jest negatywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Czy jeszcze ktoś, znaczy w tej chwili tak, jest, mamy tu pozytywną opinię planowania, Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, nie zgłoszono autopoprawek, stanowiska innych komisji nie widzę, stanowiska klubu radnych nie widzę, otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Ścigalski, zapraszam. No to musi pani poczekać chwilkę. Proszę się przedstawić pani. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja bym chciał się odnieść do poprawki Klubu Prawa i Sprawiedliwości do tego druku, bo ja myślę, że ten program, jeżeli zostanie przygotowany, on jest niezbędny do tego, żeby starać się o dofinansowanie z NFOŚ-u i ośrodki unijne. Myślę, że z tym programem się zapoznamy, także ja osobiście uważam, że nie ma sensu wychodzić przed szereg i tutaj wykreślać słowo wdrożenie, bo przed wdrożeniem myślę, że Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta przygotuje taki dokument, z którym będziemy mogli się zapoznać. Także wydaje mi się, że ta poprawka jest raczej bezprzedmiotowa i uważam, że nie ma sensu jej głosować. Prosiłbym o jej wycofanie. A tym bardziej, że ten program, tak jak mi powiedziałem, jest ten plan jest niezbędny do tego, żeby miasto mogło wystąpić o dodatkowe pieniądze na walkę z niską emisją. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Co z państwa radnych jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pytam na razie państwa radnych. Bardzo proszę poczekać. Proszę państwa, nie widzę z państwa radnych, zatem dopuszczam do głosu panią Janinę Gadlec, która zgłosiła się w imieniu mieszkańców o zabranie głosu. Bardzo proszę panią Janinę Gadlec. Przypominam, tutaj proszę jest mównica, 3 minuty proszę panią, proszę się zmieścić w czasie. Takie są regulaminy naszego miasta, proszę mówić syntetycznie i skrótowo. Chciałam
powiedzieć na temat właśnie niskiej emisji? Pomóżcie pani, bo pani nie jest zorientowana. No dobra, no nie mówiłam nigdy w tak dużej, jeżeli jakieś błędy zrobię, to bardzo przepraszam. I chciałam powiedzieć o niskiej emisji. Mieszkam przy ulicy Fałata na Zwierzyńcu i walczymy przecież ze smogiem, więc proponowałabym i zachęcam wszystkich, żeby się ujęli w tej sprawie, żebyśmy mogli 5 bloków przedwojennych podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej. Mamy dotacje przecież na to, ale wciąż się borykamy z trudnościami, żeby ktoś zapłacił za projekt wewnętrzny budynku. Nasza wspólnota po prostu jest przeciwna, działa, wręcz blokuje nam tą sprawę i ktoś musi nadrzędny, żeby to po prostu popchnął w dobrym kierunku. Ja to walczę już od 10 lat i bardzo proszę, żeby nie namawiać ludzi na gaz, bo tam jest cofka tak zwana i dostaliśmy wytyczne co do cofki od pani, naszej prezes, która zastrzega w punktach, co mamy robić. Ja nie chcę być czujną, nie chcę być, chcę mieć święty spokój i po prostu w takim budynku się nie da na dłużej mieszkać. I tam są ludzie starsi i co roku mamy jakieś podtrucia. W tym roku, w tej sezonie zimy, była podtruta rodzina w mieszkaniu numer 30, Fałata 9. Więc proszę z tym coś zrobić. I bardzo proszę, żeby ta dotacja zamiast na jakieś dekoracje mostów, które za 2 tygodnie są po prostu kapie sadza z tego, to dać na to. Nie ma się co uśmiechać, tylko iść w dobrym kierunku. I pieniądze na to by się na pewno... Taki projekt kosztuje od 6 do 10 tysięcy, a tam wszystko jest gotowe. Także Urząd Miasta by w ogóle nie włożył żadnych pieniędzy, bo tam wszystko tylko trzeba zrobić, bo nam Laskotów szkoła, liceum dawne plastyczne ma centralne i w latach 70. chcieli podłączyć, to były osoby wpływowe i nie pozwoliły. I teraz znowu się sytuacja powtarza i nie dają nam skorzystać z tej fundacji z Unii Europejskiej. To są nasze pieniądze i powinniśmy je odebrać. Także no proszę to wziąć pod uwagę, że to jest bardzo ważne dla Krakowa. Co z tego, że się robi ogródki dla dzieci, jak wyjdą na dwór i będzie po prostu ten smog. Będą przytruwane. No to jest bez sensu. I właściwie się powinno zacząć od dzielnic. Ja przepraszam, jestem zdenerwowana. Nigdy nie mówiłam na takiej mównicy. I no po prostu trzeba... Tu radni miasta Krakowa powinni to szczególnie wziąć pod uwagę, że to jest rejon blisko Śródmieścia. Jeżeli wieje wiatr, to ten smog leci na Kraków, niestety. Dziękuję pani, bo widzę, że oczywiście chodzi o postulat objęcia tego terenu naszą siecią ciepłowniczą. A jeszcze mogę pół minuty? Proszę uprzejmie. Chciałabym właśnie powiedzieć, że od dzielnic by trzeba było zacząć. Wyczyścić jedną dzielnicę, a najważniejsza jest ta 7. I wziąć pod uwagę te 5 bloków przedwojennych, bo one po prostu no, nie są bezpieczne dla życia i dla otoczenia. Fałata 12, 14, 9, 11 i 13 i po prostu zrobić to raz i będzie święty spokój, nie będą ludzie podtruwani. Co roku, rokrocznie jest straż pożarna i pogotowie. Więc trzeba to brać pod uwagę. To jest najważniejsze, ja uważam, niż jakieś dekoracje. Dziękuję pani, już powtarza pewne te dane, więc dziękuję pani serdecznie, wiadomo o co chodzi. Dziękuję uprzejmie za zabranie głosu. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W trybie statutowym zgłoszono poprawkę, która będzie głosowana w bloku głosowań. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Zarówno poprawka, jak również głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.